blisko prawej strony, gdyż inne pojazdy nas wyprzedzają, muszą mieć miejsce do tego, aby ten manewr bezpiecznie przeprowadzić. Po prawej stronie zjedziemy sobie na pobocze, zrobimy zatrzymanie we wskazanym miejscu, zatrzymujemy się na asfalcie, hamujemy i zjeżdżamy kierunek na pobocze. Zjeżdżamy, opuszczamy sobie spokojnie drogę, zatrzymujemy się, kierunek lewy i spokojnie włączamy się do ruchu. Proszę bardzo. Jedziemy, jedziemy, wolne, proszę bardzo, spokojnie możemy. I rozpędzamy się, 50 to 50. I bliżej prawej strony. Pojazdy jednośladowe jak najbliżej prawej krawędzi. I rozpędzamy się 50 to 50. Po głównej pojedziemy w lewo, po głównej pojedziemy w lewo. Mimo to kierunek musimy zasygnalizować kierunkowskazem, bo jest zmiana kierunku jazdy. Inni uczestnicy muszą wiedzieć, w którym kierunku się poruszamy. Bardzo dobrze. I jedziemy wiaduktem na dół. 50, jedziemy 50. Z auto, czy to tam tak, nie? Jedziemy prosto cały czas. Tam dalej zrobię, w tej drugiej dziurze. Zatrzymanie we wskazanym miejscu, jak ten pojazd przed nami. Mamy zatoczkę. Proszę bardzo, zjeżdżamy do zatoki. Kierunkowskaz blisko prawej strony. Zatrzymujemy się w tej zatoce. Noga dopiero jak się motocykl zatrzyma. Kierunkowskaz lewy i czekamy na razie. Nie ma możliwości włączenia się do ruchu. O. I teraz włączamy się, proszę bardzo. I cały czas prosto jedziemy. Cały czas prosto. Przemieszczamy się ulicą Gazową. W ulicę Ziembicką jeszcze jedziemy prosto. Teraz skręcimy w prawo w ulicę Ziembicką.